Hej kochani, a dzisiaj zrobimy coś, czego bardzo dawno nie robiliśmy, a mianowicie unboxing oraz krótkie pierwsze wrażenia telefonu zza oceanu, który u nas w Polsce w ogóle nie jest dostępny, a mi jednak udało się go w jakiś sposób sprowadzić. Jesteście ciekawi? To zapraszam. Dobra, zobaczymy jak w polskich warunkach będzie odnajdywał się telefon. Oczywiście mówimy tutaj o telefonie Mundrop Miad 01. W ogóle pewnie większość z Was pierwszy raz słyszy o tej marce, a jest to marka zajmująca się produkcją sprzętu High Fidelity, który odstaje swoją jakością brzmienia. Tak wygląda nasze pudełko. Przyszło niedawno do mnie z Chin i dzisiaj po raz pierwszy sobie je odpakujemy. Jest bardzo starannie zapakowane. Zaczniemy tutaj od przodu, a więc nacięcie jeszcze w tym miejscu. Telefon normalnie nie jest dostępny w Europie. Ciekawe. Da się go dostać na stronie HiFiGo. Link dam wam w opisie. Poradziliśmy sobie z tankimi tasiemkami stąd też. I przejdźmy tak naprawdę do unboxingu. Zobaczymy, co ten telefon tak naprawdę jest wart. Już jest ciekawie. Tak wygląda nasze majestatyczne opakowanie do naszego telefonu, przedstawiające nasz telefon w zarysie, który trzyma nasza postać. Tak to wygląda. Była tutaj jakaś metka, widać, że ktoś ją zdarł. Nie byliśmy to my. Jesteśmy tu pierwszy raz. Piękne opakowanie. Od żadnego telefonu tak naprawdę nie doświadczycie takiego packingu. Co my tutaj jeszcze mamy? Installation Cleaning Kit, czyli nasza ścieraczka z mikrofibry do instalacji naszego kła ochronnego. Dokładnie wygląda w taki sposób. Dzisiaj, kochani, rozpakujemy go, odpalimy, skonfigurujemy. Tu mamy już moją prywatną kartę pamięci i kartę SIM, tak? Mamy slot na to i na to. I przejdźmy, kochani, tak naprawdę do naszego głównego rozpakowania. Folia jest troszeczkę podrapana, tutaj prawdopodobnie była cena, kod kreskowy, ktoś to zdarł przed nami. Nie wiem, nie wnikam. Wow. Bardzo podoba mi się to opakowanie. Nie wiem konkretnie, jak się nazywa ta postać, bo oni robią, że tak powiedzmy, własne autorskie. Mają swojego artystę, który robi im nadruki właśnie na słuchawki i w tym właśnie na telefon. Oczywiście seal jest nienaruszony z tego, co tutaj widzimy. Seal jest nasz nienaruszony zarówno z tej strony, jak i z tej strony. Próbujemy go obejść. W jaki sposób mamy pierwszego seala? Nie przeciętego, a odklejonego. Dobra, i w taki sposób mamy zbypassowane nasze dwie plomby gwarancyjne i możemy nasz telefon oczywiście otwierać. Interfejs tego telefonu pewnie jest bardziej dziurawy niż MIUI w wersji 12 czy 13, więc może być ciekawie. Dostajemy tutaj Androida 13 i zobaczmy tak naprawdę, co kryje wnętrze naszego opakowania. Jest oczywiście nasz piękny telefon. Jeju, ten wygląd jest naprawdę majestatyczny, jak byłby tak dobry, jak jego funkcjonalność. To byłoby coś pięknego. Mamy tutaj strzałkę w górę, czyli tak naprawdę musimy to złapać, aby wyciągnąć nasz telefon. Jeju, jaki on jest masywny. Wcale nie wydaje się taki lekki. Ale to zapakowanie jak takie tańskie chińskie tablety, no to mi się tylko nie podoba. A teraz możemy przynajmniej powiedzieć, że mamy 100% chiński telefon. Wow. Zaraz ciągniemy folijkę oczywiście. Mamy też naklejki z naszymi e-mailami. Czy to było tak oryginalnie zapakowane? Prawdopodobnie tak, chociaż patrząc pod światło, skupiam się na szczegółach, jak zwykle nic dla was nieznaczących. Po prostu lubię się na tym koncentrować. Tutaj mamy opis, że mamy jacka 3,5 mm. I jest i po angielsku Single End Airphone Output with Microphone. Oraz 4,4 Balance Airphone Output. Tak to, kochani, wygląda. Oczywiście naszym telefonem będziemy się zajmować na samym końcu. Teraz zobaczmy, co mamy w zestawie tutaj. A tu mamy oczywiście nasz przewód USB. Takiego zapachu bardzo długo nie czułem. Przewód z obrandowaniem Moondrop, który wygląda jak... I designowo pewnie tak jak z daleka byście spojrzeli, chyba też już gdzieś to prawdopodobnie widzieliście. Ciekawe. Oczywiście w naszym opakowaniu jeszcze znajdziemy igiełkę do slotu na kartę SIM. Jest taka bardzo charakterystyczna, bo ma tutaj dwa wycięcia. Możemy naszą igiełkę wyjąć. Jeju, to ma tak wszystko taki charakterystyczny swój zapach. Jakby odkażacza do rąk? Tak, to wszystko pachnie jakby takim odkażaczem do rąk. Zapachy z czasów pandemii mi się przypominają. Tak, to wszystko prawdopodobnie było dezynfekowane. Jak szło z Chin, tak mi się wydaje. Bo tam różne rzeczy się mogą dziać jeszcze po pandemii. To jest nasza instrukcja, opis naszego telefonu, z czego się składa, funkcje i tak dalej. Oczywiście z tej strony po chińsku, z drugiej strony też po chińsku, nie łudźcie się. Oj, kochani, przydały się lekcje chińskiego, jednak stare przypomniało mi się sporo. I co my tutaj mamy napisane? Tutaj mamy środki ostrożności w punkcie pierwszym.
mamy napisane, w produkcie można używać wyłącznie kart nano SIM. Włożenie standardowej karty SIM może spowodować uszkodzenie urządzenia. To musimy, kochani, mieć na względzie. Oczywiście taką kartę mamy. W drugim punkcie, ten produkt obsługuje wymianę kart. Właśnie nano SIM. Podczas pracy kartę nano SIM można bezpiecznie wyjąć lub zainstalować dopiero po włączeniu telefonu. To musimy, kochani, mieć na względzie. I taka bardzo ciekawa rzecz, mianowicie punkt ostatni, ósmy. Mamy tutaj coś ciekawego napisane, a mianowicie nie dotykaj metalowej powierzchni karty nano SIM ani karty pamięci i trzymaj się z dala od pól elektronicznych, aby uniknąć uszkodzenia danych. Z takich ciekawostek. Teraz przejdziemy dalej. Mianowicie punkt trzeci. W punkcie trzecim mamy, kochani, już napisane właśnie ładowanie baterii. Tutaj. I mamy wyraźnie napisane, że przed pierwszym użyciem produktu zaleca się jego naładowanie. Podczas ładowania ładowarkę należy trzymać blisko. Blisko gniazdka elektrycznego. Tak jest, kochani, tutaj napisane dokładniej. I łatwo ją wyjąć i podłączyć. Ciekawa informacja, że naszą ładowarkę musimy podłączyć do telefonu i po podłączeniu musimy odłączyć z gniazdka, a później ponownie podłączyć do naszego telefonu i naładować go na 100%. A więc zróbmy, kochani, tak jak instrukcja nam radzi, wsadźmy do niego naszą kartę pamięci, kartę SIM i naładujmy go w trybie wyłączonym na ładowarce. Oczywiście ja już, kochani, tutaj przewód mam połączony z ładowarką Power Delivery i gotowa jest do ładowania. Państwo, kochani, tak, a tutaj oczywiście poniżej, co nie czytałem, tutaj pod numerem 4 kryją się nasze ostrzeżenia instrukcji. To jest tak ogólnie opisane, że przed użyciem telefonu komórkowego należy dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Takie, kochani, ogólniki, nie ma co tutaj tak naprawdę tłumaczyć z tego wam. Poniżej mamy środki ostrożności tutaj i ostrzeżenia, więc dobra. To są rzeczy, które nas najbardziej interesują, tak. Co, kochani, byłoby z takich postaw na tyle. Mamy bardzo oryginalny telefon tak naprawdę, którego nie ma nikt. Po tak długim czasie trzymania w niepewności przyszła pora na najlepsze, czyli na rozpakowanie naszego telefonu i jak będzie leżeć w ręce. Oczywiście opakowanie nie jest zbytnio premium, aczkolwiek to, jak siedzi w ręce, bardzo miła jest ta faktura plastiku, powiem wam. Ale naprawdę ten design, po prostu sami spójrzcie, to jest aż zbytnio cukierkowe, by mogło być prawdziwe pod względem działania. Spójrzcie po prostu na design tego telefonu. Nikt, naprawdę nikt na ulicy, kogo spotkacie, nie ma takiego urządzenia, które w taki sposób się prezentuje. Na wyświetlaczu, z tego co czuję, pod palcem jest założona folia i jest folia, jak dobrze widzicie, po krawędziach tutaj założona jest. Nie jest żadne szkło ochronne, to jest po prostu folia plastikowa. A naprawdę nasz telefon się prezentuje po prostu świetnie. To jeżeli byście, kochani, zapytali mnie, jaki design telefonów mi się podoba, to jest po prostu piękne dla mnie. To jest właśnie, kochani, mój typ telefonu pod względem designu. Dla was może to wyglądać codziennie, wtórnie, a dla mnie wygląda to niepowtarzalnie i po prostu pięknie. Bardzo uwielbiam taki futurystyczny design. Te napisy nadrukowane tutaj z tyłu, Mobile Internet Audio Device. Naprawdę super się wydaje ten telefon, mimo tego, że nie wydaje się jakiś frame, jakiegoś szkła z tyłu nie ma jak we flagowcach Samsunga. To podoba mi się bardzo jego konstrukcja, wykonanie. To jak on wygląda, jak ta budowa wygląda. Oczywiście teraz mówię to całkowicie pozytywnie według mnie, jak prezentuje się ten telefon i jak mi się podoba. A to praktycznie, co będzie sobą reprezentował, to już może nas prowadzić na dół pod względem oprogramowania języku chińskiego, z którym będziemy musieli się przewijać. Ale jeżeli, kochani, jesteście mną i umiecie iść na kompromisy, to myślę, że nie będzie to
wcale takie złe. A więc teraz, kochani, przyszła pora na instalację naszej karty SIM. Tak wychodzi nasza tacka. Tak to, kochani, wygląda. Nie możemy dotykać właśnie tych metalowych części, to jest bardzo słuszna uwaga. Tu ma oznaczenie SIM 2, tu ma oznaczenie SIM 1 i transfer card, czyli nasza karta do przesyłu danych. Nie możemy, kochani, dotykać tych okolicy naszymi palcami. Przyjrzyjcie się. Najpierw wchodzi dół, która sprężynuje i naciąga nam naszą kartę i w taki sposób nasza karta pamięci pewnie siedzi w slocie. Voilà, tak weszła i wszystko się ładnie trzyma. Ok, weszła bardzo ładnie. Podłączamy go. Była bardzo przyjemna wibracja. Charging i piorunek. Widzicie, ile ta animacja ma FPS-ów? Ojeju, ojeju, teraz właśnie odczuwamy. A to praktycznie, co będzie sobą reprezentował, to już może nas prowadzić na dół pod względem oprogramowania. Mamy urządzenie oryginalne, którego nie ma w Polsce praktycznie nikt. Może jakieś nieliczne osoby, entuzjaści marki, którzy naprawdę używają słuchawek Mundrop i chcieli się przekonać, jak mają współpracować z telefonem, wzięty dosłownie z przyszłości, jak telefon Cyberpunka niemalże, po samym designie, który jest po prostu piękny, żeby nie powiedzieć majestatyczny. Bynajmniej dla mnie, wiadomo, każdemu się podoba co innego. Ktoś inny może powiedzieć, że się kompletnie nie znam i że iPhone 6s jest pięknym designem i ten metalowa obudowa dobrze leży w dłoni. I teraz, kochani, właśnie będziemy takich smaczków, że tak powiedzmy, próbować, że animacja ładowania, która nie jest płynna, a chodzi dosłownie 1 albo 2 FPS na sekundę, ten GIF jest tak zrobiony, tej animacji. A przynajmniej mamy informację, że mamy 89%, więc mamy telefon prawie pełny. Teraz zrobimy, kochani, cięcie. W 100% odłączymy go od ładowania i uruchomimy nasz system. To będzie ciekawe. Dobra, kochani, jesteśmy w trochę ciemniejszych okolicznościach. A co do ładowania? Nie dogaduje się z... Zapamiętajcie, nie dogaduje się z ładowarkami Power Delivery Samsunga, ale za to z moim powerbankiem. Chińczyk z Chińczykiem się dogadał. Jak widzicie, na outputcie mamy Quick Charger 3.0, 12V, 1,5A i udało się odpalić szybkie ładowanie. Przez to, jak dobrze widzicie, animacja jest tym razem niebieska, co, tak jak w Xiaomi, oznacza, że mamy odpalone szybkie ładowanie. Widzimy się za jakiś czas. Druga w nocy, a ja dalej dla was nagrywam. Oj, teraz, kochani, będzie moment, na który chyba wszyscy czekali. Spójrzcie na wyświetlacz. 100%. A więc z powerbanka naszego było 100%, na doładowanie go zeszło nie tak dużo, do 82%. Autofocus nie ogarnia wyświetlacza LED-owego. Charging, zobaczymy, czy po wyłączeniu i włączeniu trzyma 100%. Czy nie ma problemu z kalibracją baterii? Właśnie teraz taką częściową przeprowadzimy. Mianowicie, jeżeli jest 100% bez zmian, odłączamy go od ładowarki i uruchamiamy go. No to na co wszyscy czekali. Zobaczymy ten interfejs. Trzeba włączyć 2 sekundy, bardzo przyjemna wibracja i Moondrop. Tak. Logo bootloadera jest granatowe. To nie jest kolor czarny. Teraz jest kolor czarny. O, matko, mój chiński tutaj się bardzo przyda. I mamy 100% baterii przy okazji w prawym górnym rogu. Płynność tego ekranu jest bardzo responsywna, 120 Hz. To są, kochani, nasze warunki użytkowania, oczywiście musimy je akceptować. To jest po angielsku, po chińsku, akceptuj, a to nie, a to jest decline. Czy
czyli nie akceptuj. Ale bateria jest tutaj świetnie skalibrowana, mamy cały czas 100%, wiesz, stoimy na etapie konfiguracyjnym i to jest super. W ogóle podczas konfiguracji nie czuję, że nasz telefon jakkolwiek jest gorący z tyłu. Wow. Akceptujemy? Mundro. Tak wygląda nasz config screen. Jeju. Jak to wygląda. Jeszcze te motywy, to by były jak takie, właśnie takie motywy muzyczne, to wygląda jak organy kościelne. W taki sposób jest to wyakcentowane ładnie. Cały czas mamy 100% i troszeczkę mnie zmartwiło na początku, że na wstępie podłączył się z 2G, ale jak dobrze widzicie, już mamy 5G z VoLTE. Tak jak dobrze widzicie, i od standardu mamy włączone też NFC. To tak przy okazji. Dobra, przechodzimy dalej. Moondrop. Super jest ta bateria. Już czuję, że jest, że będzie bardzo przyjemnie, bo podczas konfiguracji telefon nie jest ani gorący, ani trochę. Dotykając wyświetlacz też nie odczuwamy żadnego gorąca, żadnego ciepła. Co mi się już na wstępie bardzo podoba. I dobrze rokuje. Przecież jest Polska, Polski. To czego ja szukam? Other. Next. Network Connection. Orange.pl. Sieci Wi-Fi. Całkiem sporo ich wykrywa. A jest Jacek 6. Tej sieci to nawet ja nie widziałem. 5, 4, 9. Kurczę, tu widzę sieci, których normalnie nie ma na moim Samsungu. GC, Orange, Jacek 2.4, Jacek 2.4, Jacek 5.6. Tutaj jest. Klawiatura oczywiście moja ulubiona od Google'a. Już trochę mamy ekran włączony i zobaczcie, że dopiero po tak długim czasie stania na etapie, na ekranie konfiguracyjnym, on dopiero teraz, po takim czasie, stracił 1% baterii. Musiał aż tyle czasu minąć, żeby dopiero 1% zszedł. A więc ta bateria widzę, że jest bardzo dobra. Polski adres IP? Bam. Połączono. W naszej sieci nowe urządzenie oznaczone jako device 289. Co ciekawe. Okej, okay, mamy już Wi-Fi. Next. Set fingerprint and password. Okej. Okay. To jest taka bardzo bezpieczna metoda, to jest najbezpieczniejsza. Trzeba mieć hasło. Ja użyję tej. Utworzę sobie PIN. Powiadomienia, pokazuję całą treść powiadomień, chociaż najbezpieczniejszą opcją tu jest... To jest opcja najbezpieczniejsza, to już jest w ogóle super bezpieczna. No ja użyję tej. O, i teraz odcisk palca, odblokowanie odciskiem palca. I już po angielsku. When you use MDPHL images are used to update your fingerprint model. Okej. Najlepsze efekty daje osłona ekranu oznaczona Made for Google. W przypadku innych osób, ekranu twój odcisk palca może nie zadziałać. Tak. Wow, czuję się jakbym piksele konfigurował. O. Przecież, okej, okay, przekładamy. Zobaczcie, podświetlane jest, okej. Okay. I voila. Bokami też przykładacie, pamiętacie? Po rogach. Okej. Okay. Odcisk palca dodany. Gotowe. Moondrop. Setup complete. Wow. No, już nas wita jak Pixel. Wyciągalna dolna belka. Czysty Android. Podoba mi się ten interfejs. Ua. Zamknijcie niektóre rzeczy. Dobra, kochani. Widzicie, która jest godzina. Pierwsze wrażenia będziemy kontynuować. Jak na razie, jak na unboxing i pierwszą konfigurację, myślę, że tyle wystarczy. Zobaczymy, jak nam się będzie ten telefon sprawował. Musimy jeszcze wiele rzeczy skonfigurować, portfel Google, wszystko od nowa Samsunga przenieść. Jestem dobrej myśli. Jeżeli umiecie iść na, chodzić na kompromisy tak jak ja, to nie powinniście mieć tutaj większego problemu. Wow, interfejs wygląda fajnie. Dawno nie miałem do czynienia z czystym Androidem. Wyświetlacz. No, jest bardzo jasny.
Wyklacz jest bardzo jasny, to trzeba powiedzieć. Pewnie ciekawi jesteście, jak wyglądają ustawienia. A, no i wyglądają one nawet dość czysto. Jak w miarę czystym urządzeniu. Bateria 99%, patrzcie, jak ona super trzyma. Tyle tutaj konfiguracji, przeszliśmy dodawanie Wi-Fi i tak dalej, a on dalej ma 99%. I na tym mi, kochani, właśnie zależy, żeby telefon w końcu długo trzymał na baterii. Oczywiście wydajność w grach swoją drogą, ale jak na to, jak trzyma tą baterię, że tylko 1% przez cały etap konfiguracji, przez te 5 minut szedł, to jest naprawdę wow. Minus miał tutaj problemy z kalibracją baterii, ale ja tych problemów w ogóle tutaj nie widzę, jak na razie oczywiście. Ustawienia wyglądają, kochani, właśnie tak, jak widzicie. Wyświetlacz. Automatyczną jasność oczywiście możemy sobie włączyć. Test. Zrobi się jaśniej. Nie, bardziej rzetelny test. Czekajcie. Szybciutko już wykrywa jasność. Świetlacz, czujnik. O, i się rozjaśnia. Nasz wyświetlacz. Jak dobrze widzimy, czujnik automatycznej jasności działa dość dynamicznie. Ulepszanie obrazu. I to takie mocno z Xiaomi. Default. Tak. Takie MiraVision, bo to jest na MediaTeku jednak, kochani, oparte. Display Network Speed. Charge Animation. O! Classic Charging. Normalnie jakbym się ją mi widział. Niektóre elementy. A wracając do baterii, dalej trzyma 99% po etapie konfiguracji, po tym wszystkim. Wow. Tu jestem naprawdę w szoku, że jest tak dobrze. Pamięci RAM mamy 12 GB. No i to wszystko, kochani, wygląda. Aplikacja aparatu? Powiem wam, że po przysiadce Samsunga nie będzie tutaj dla mnie dużo różnicy. Dosłownie, patrzcie na te... na ten pasek u góry. XD. Jak to jest dosłownie mój interfejs Samsunga wzięty. Także nie będzie, kochani, wiele różnicy, bo teraz aktualnie nagrywam Samsungiem i porównuję ten interfejs z tym. I to jest praktycznie to samo. Ojeju. Także myślę, że tutaj nie będzie dużo dysproporcji. No, trochę układ aparatów jest za to biedniejszy, ale okej. Okay. Wykryło mi kartę pamięci. Niektóre elementy interfejsu są w języku chińskim, ale kto wie, czy to powiadomienie jeszcze nie jest z godziny wcześniejszej przed konfiguracją. Niektóre elementy interfejsu co prawda są tutaj po chińsku, więc no. Mam takie rzeczy jeszcze przeinstalowane, kolej, bo tutaj właśnie widzę. Trzeba zrobić z tym porządek. Zobaczymy. Nasz ekran blokady. Odblokowanie? Szybkie. Szybkie przełożenie palca? Dynamicznie. Okej. Okay. Pokażę wam jeszcze takie rzeczy kluczowe, jak na przykład odtwarzacz muzyki. Trochę mam tutaj na karcie pamięci. Już sobie znajduję utwory, tak to wygląda. Są, kochani, takie pierwsze wrażenia. Nie chcę wam w pełni opisywać tutaj, co ten telefon potrafi i co umie, bo sam chcę tego doświadczyć, żeby móc wam powiedzieć rzeczy obiektywnie tak naprawdę, a nie teraz i wypowiadać się o nim w samych superlatywach, bo tak wcale nie. Sami widzicie, że się pojawiają gdzieś dziurki w interfejsie, tutaj gdzieś język chiński mieszany z angielskim, mimo tego, że poniżej mamy wszystko po polsku, w Androidzie usuń wszystkie. To nie jest telefon idealny. To jest telefon dla osób, które umieją pójść na kompromis w pewnych rzeczach i nie za bardzo wybrzydzać. Posłuchaj muzyki. Odtwarzacz muzyczny, kochani, powiem wam, że wygląda jak ze starych wersji MIUI. Tak samo ta animacja ładowania, to wszystko jest do siebie bardzo podobne. Efekt dźwiękowy, wyłączony klasyczny taniec, to jest takie Dolby, ale logiem DTS sygnowane. Tak, jeszcze tego brakuje, żeby zjedli mnie za prawa autorskie. Ale powiem wam, że ten interfejs tego odtwarzacza już gdzieś widziałem i to może nie do końca w Xiaomi, a bardziej w Huawei'u. To już gdzieś widziałem to wszystko, naprawdę. I to w Huawei'u mi się jest bardziej kojarzy. Jak miałem P9, to wtedy na Motion UI
chyba właśnie dziewiątce, o ile dobrze pamiętam, czy tam... Tak, chyba na dziewiątce właśnie ten interfejs wyglądał bardzo podobnie, te kolory nawet były bardzo podobne, te gradienty w tle. Ej, jak wygląda okładka. A do tego akurat mam okładkę. Głośniki są tutaj bardzo interesujące. Mają trochę tonów średnich oraz mają trochę tonów wysokich. Tony niskie trzeba umieć usłyszeć na tym telefonie, ale z moim słuchem, powiem wam, ten głośnik po prostu trzeba umieć zrozumieć. To może brzmieć dziwnie, ale po prostu trzeba umieć zrozumieć charakterystykę zewnętrznych głośników, które są w nim wbudowane. Im dłużej się w to wsłuchuję, tym ten dźwięk dla moich uszu, a mam słuch absolutny, staje się o dziwo ciekawszy. Wiem, że to brzmi bardzo dziwnie i może brzmieć zagmatwanie, ale tak rzeczywiście jest. To jest chyba pierwszy telefon, z którym mam do czynienia, którego dźwięk z taką ciekawością się wsłuchuje. To jest naprawdę dla mnie dość interesujące, że tak. Ja wiem, że to jest tak naprawdę, ktoś by powiedział, że to jest tańszczyzna z Mediatekiem i Mediateki nigdy nie brzmiały dobrze i dźwięk na nich zawsze był bardzo słabej jakości. Okej, okay, ale tutaj ten dźwięk brzmi ciekawie. I mamy jako taki bardzo generikowy korektor składający się z kilku trybów, takie jakby okrojone Dolby, sygnowane logiem DTS. Troszeczkę śmieszne to jest zarazem, ale fajne jest to, bo ten interfejs, sami widzicie, te ikony mają coś wspólnego z Huawei'em. Czasy P8, P9, właśnie tak lata 2017-2018, przez co ten cały interfejs i to wszystko wydaje się dla mnie takie na swój sposób oryginalne. Jednocześnie niepowtarzalne, chociaż dla niektórych może się to wydawać głupie i może być to po prostu klon kilku rzeczy naraz, ale właśnie to jest ciekawe, że te rzeczy, które są tutaj sklonowane w sposób udolny bardziej lub udolny mniej przez producenta, to mi się podoba. I to może brzmieć naprawdę dziwnie, ale ten interfejs, mimo błędów, mimo tego wszystkiego, co jest w nim zawarte, ten chińszczyzny, nie jest do końca idealny, ale po prostu mi się podoba. Funkcja Game Booster, ciekawe jak działa. Łączone na pełnym ekranie. Jeszcze funkcja Game Booster z tego, zarąbana z czego to jest. Czekajcie, jakby te ikony to jest jakby mieszanka Xiaomi i Realme? Coś takiego. Ojej, żadnej gry tu nie mamy, ale fajnie, że coś takiego jest. Po prostu mnie to śmieszy. Powiem wam, takie mam uczucia podczas używania tego telefonu. Bardzo mi się podoba, jest dla mnie bardzo oryginalny pod względem designu i jakbyście mnie jeszcze raz zapytali, jakbym sobie wyobrażał idealny dla mnie, dla siebie pod względem designu telefon przyszłości, powiedział, że byłem, że właśnie to jest Mondrop Mi Ant 01 dla mnie. Lecz pod względem systemu to też jest właśnie ciekawe, że te aplikacje są podobne do rzeczy, które już widziałem wcześniej u innych producentów. Inni mogą powiedzieć, że to jest głupota, że to jest takie klonowanie, takie, że to jest takie dziwne, takie niedopracowanie, niedociągnięcie, takie nieudolne klonowanie, trochę tutaj Xiaomi, trochę tutaj Huawei, a właśnie w aplikacji muzyka, która w na Huawei P9 wygląda identycznie. Ale to jest właśnie moja opinia, że ten telefon po prostu da się kochać. Dosłownie, ten telefon da się kochać za to, jaki jest oryginalny, że ma troszeczkę wszystkiego po trochu od każdego producenta. Aparat ma od Samsunga, odtwarzacz muzyki prawie od Huawei'a. Game Booster zapożyczony od Oppo, czy tam od Xiaomi bardziej. Mieszanka Xiaomi plus Oppo, ten Game Booster, dosłownie. I to jest po prostu piękne dla mnie w tym telefonie. To, co teraz doświadczyłem, to jest po prostu piękne.
I chyba jestem jedyną z osób, które umieją w pełni docenić coś, co jest niedopracowane, ale docenić w takiej formie, jakie jest. I w takiej niedopracowanej formie jeszcze, żeby mi się to podobało, to jest naprawdę sztuka. A jestem naprawdę bardzo wygórowany. Naprawdę, używam na co dzień telefonu, który jest flagowcem z ekranem 2K i nie ma tych rzeczy, które po prostu ma telefon Moondrop. Mi 01. Dosłownie. I to może się wydawać naprawdę, że gadam głupoty ze względu na późną porę, bo zaraz czwarta walnie, a ja dalej mógłbym godzinami o nim mówić. Chociaż używam go dopiero kilka minut w ręce. A już mógłbym powiedzieć o nim miliony rzeczy, chociaż nie doinstalowałem tutaj jeszcze zbyt wiele. To jest naprawdę ciekawe, bo teraz dosłownie nie mam czegoś takiego jak mieszane uczucia, a mam uczucia po prostu pozytywne. Na twarzy mam po prostu uśmiech i nie mogę się przestać śmiać. Jakie to jest fajne, jak to mi się podoba. Mamy aplikację latarkę nawet, którą już widziałem kilka razy. Mamy też tryb SOS, tak w nawiasie. A jak sobie radzi ten telefon z rozświetlaniem pokoju? Kurczę, powiem wam, że ta lampa błyskowa radzi sobie lepiej niż moja w Note. Macie porównanie. To jest lampa błyskowa z telefonu mojego Moondrop Mi 01. A to jest z Note'a. No widzicie, że tutaj temperatura barwowa jest inna. Bo w Note mamy te barwy bardziej cieplejsze stonowane, a tutaj są zimniejsze i teraz dokładnie widzicie tą różnicę w temperaturze barwowej. Jeju, chociaż ja bym chciał zrobić z tego pierwsze wrażenia, to sami widzicie, że to są same pozytywne. Normalnie przesiadając się z flagowca Samsunga z ekranem 2K na Exynosie, na coś o podobnej platformie, bo tak naprawdę ten Exynos, który jest w Samsungu, to jest sprytnie obrandowany MediaTek. I dalej jest 97%. To mi się podoba, że ten telefon po prostu się nie przegrzewa, mimo tego, co na nim robimy. Jeszcze wam na koniec dam odsłuchać tego kawałka, żebyście mieli mniej więcej obraz tego, jak działa ten głośnik. Ale jeszcze zanim zrobimy jakieś zdjęcie naszym aparatem Samsunga. Jeju, jak się będziecie przesiadać z Samsunga, to jest praktycznie ten sam interfejs, tylko kolorki pozmieniane. Jeny, jak ja się tu odnajduję od razu. Jakie to jest po prostu dla mnie piękne. Ten interfejs to wszystko. Możecie uznać, że to jest dziwne to, co mówię, ale po prostu mi się to podoba. Nawet interfejs mi się podoba. Nie uznaję, że jest jakiś do niczego czy coś. Można zmieniać jasność, przesłonę aparatu. Nie uznaję, że ten interfejs jest do niczego, a wręcz przeciwnie. Ten interfejs mi się bardzo podoba, bo ma w sobie dosłownie wszystkiego po trochu z rzeczy, z interfejsu z innych telefonów, które po prostu mi się bardzo podobały swojego czasu i do dzisiaj podobają i które po prostu kochałem. I to jest ciekawe właśnie w tym wszystkim, że umiem docenić coś, co jest oryginalne, a nie na to narzekać. I to jest piękne. Dobra, zróbmy takie nocne zdjęcie lampce, przykładowo. Jak to wyszło? O, nawet jesteśmy w stanie odczytać notatki, które tutaj leżą pod nią bez problemu. Na pewno zdjęcia nocne wychodzą dość szczegółowo. Nie jest naprawdę źle, oczywiście jasność ekranu. Tutaj się wie. O, nawet jesteśmy w stanie odczytać to A kwadrat na kartce, przepraszam, a pierwiastek z 2 na tej kartce, która jest tutaj. Dosłownie. Jeju, to tak w skrócie. Ale jak na pierwsze wrażenia, to i tak odkryłem przed wami aż zbyt wiele kart, jak na początek, ale w życiu się nie spodziewałem, że ten interfejs będzie taki fajny, że w tym interfejsie i po prostu w tym całym telefonie, całokształcie tego, jak jest oryginalny na swój sposób, po prostu się zakochałem, naprawdę. Nie jest idealny, ma wiele niedociągnięć, jak na przykład ta chińszczyzna tutaj, przy wyświetlaniu się monitu o konfiguracji karty pamięci jako rozszerzenie pamięci, czy jako oddzielnej, ale
co by o tym powiedzieć, mi to nie przeszkadza po prostu, bo jestem osobą, która mimo tego, że jest bardzo wymagająca, umie iść na kompromisy i umie rozumieć pewne niedociągnięcia wynikające z pochodzenia telefonu. Telefon jest z Chin, jest pierwszym prototypem marki, która zajmuje się dopiero produkcją sprzętu Hi-Fi. Robi w tej branży od 15 roku, z tego co pamiętam. Więc ten telefon to jest ich pierwsze dzieło i naprawdę bardzo się cieszę, jestem bardzo podekscytowany, że to dzieło po prostu dzisiaj wspólnie mogę wam pokazać, w jaki sposób się używa i mogę wyrazić to, jakie emocje we mnie wzbudza, a są to same emocje pozytywne. Mimo tego, że niektóre części interfejsu mamy po angielsku, niektóre po polsku, tu mamy zarządzaj, tutaj mamy background, to mi to kompletnie nie przeszkadza i nawet na swój sposób mi się to podoba. To jest ciekawe. Gdzieniegdzie mogą się pojawiać błędy, bo to nie jest oryginalne, bo to jest prototyp, bo to dopiero wyszło, to jest świeże, tak. Mimo tego, że są niedociągnięcia i niedopracowania, ale jeżeli to wam nie przeszkadza, to czemu by nie? Jeżeli coś pasuje wam takie, jakie jest i umiecie się cieszyć takim, jakim jest, czy są gdzieś wady poukrywane, czy tych wad nie ma. Oczywiście nie wszystkie aplikacje, jak dobrze widzicie, można wyrzucić. Niektóre trzeba zinstalować przez ADB, niektóre możemy tylko wyłączyć. Ale to, jak ta bateria trzyma, to naprawdę bardzo mi się podoba. Już tyle rzeczy robiliśmy, tyle rzeczy wam pokazywałem. Testowaliśmy latarkę, a ten zszedł tylko o 4% w dół. Optimize Operating Speed. Mamy tutaj ciekawe takie rzeczy, bo to jest właśnie ten MediaTek. I to ma swoje wady i zalety. Z zalet to na pewno właśnie długi czas pracy baterii, który właśnie doświadczamy. Możemy wyłączyć komunikację NFC, bo na razie nie płacimy niczym. To trzeba będzie oczywiście ogarnąć. Portfel Google. Zobaczymy, czy jest aktualizacja jakaś. O, już jest aktualizacja. Update 1.0. No proszę. No i właśnie fajne jest to, że dostajemy poprawki, aczkolwiek ten aktualizator z MediaTeka, mówiąc całkowicie obiektywnie, no nie mam z nich dobrych wspomnień, bo wiem, że tych aktualizacji na pewno nie będzie za dużo. A zaczynamy od Androida 13, tak jak dobrze widzicie, kiedy już mamy 14 i betę 15, więc jak na razie mamy prawdopodobnie aktualizację zabezpieczeń 7 maja 2024 roku. Także jak widzicie, to świeża aktualizacja, możemy ją pobrać. 5G mamy WLT, jest już od startu 95%. Jejo, fajnie trzyma ta bateria nawet tak od startu. Zobaczmy, czy podczas instalacji i aktualizacji się grzeje. Nie. I właśnie to mnie cieszy, że ten telefon jest cały czas zimny. Bo co prawda nie jest jeszcze zawalony żadnymi aplikacjami i tak dalej. Co do samej prędkości działania interfejsu, nie mam żadnych zarzutów. Zobaczcie, jak się wszystko szybko dzieje. Przechodzę do ustawień. Przechodzenie między ustawieniami. Bom, bom, bom. Nie trzeba na nic czekać. Wszystko dzieje się dynamicznie. Ten MediaTek Dimensity 7000 bardzo dobrze sobie daje radę. Dzięki temu, że to jest MediaTek, będzie długo trzymał na baterii, bo po prostu ma niskie TDP i się specjalnie nie grzeje. I to jest także jako zaleta. I to ogromna. Co ciekawe, mamy też możliwość wyboru ręcznej aktualizacji, jakby coś nie poszło, albo jakbyśmy po prostu pobrali gotowy plik OTA. Chociaż skąd je dostać do tego telefonu, to już jest kolejne pytanko, nie? I teraz, kochani, przyszedł czas na uruchom ponownie. Zobaczmy, jak wygląda proces instalacji aktualizacji na telefonie z czystym Androidem opartym o procesor MediaTek Dimensity 7000. Moondrop, oczywiście nasze logo rozruchowe. Powered by Android. O wiele lepiej. Aha. I to już? Co, system się aktualizuje? Synchronizacja kontaktu z kartą SIM. Nowe aktualizacje jeszcze? 31 maja. O, kolejny. Dobra. Też 117 mega. Także takie drobiazgi widać, ale fajnie, że dostajemy dopracowania jednak tego, co tutaj mamy.
To jest właśnie fajne. Można nawet skopiować adres URL. O, wiecie co to znaczy. W przeglądarkę i mamy URL-a naszego linku OTA. Naszej OTY. I w taki sposób mamy OTE naszego Moondropa. Jak dobrze widzicie. Package OTA. Kaigai CDN OTA Moondrop Lab. A i to jest swoją drogą kolejna ciekawa rzecz, którą odkryliśmy. Przeglądarka podobna do przeglądarki Xiaomi. No zobaczcie, jak to bliźniaczo wygląda, to menu wysuwane. Ojeju. Jak to mi się podoba. Że to jest wszystkiego po trochu. Trochę Samsunga, trochę Xiaomi, trochę Huawei. To jest po prostu dla mnie telefon idealny. Bo jest wszystkiego po troszku. Oj, kochanie, już jest minuta po czwartej. Chyba dzisiaj nie zasnę, naprawdę. Te pierwsze wrażenia teraz poszły aż za daleko. Ale mam nadzieję, że wam się podobały i z mojej strony były jak najszczersze, jak się tylko dało. Tymczasem życzę wam słodkich snów lub miłego dnia, zależy o której porze dnia lub nocy mnie oglądacie. Trzymajcie się, no i cześć!